Dzień dobry moi drodzy, witajcie po krótkiej przerwie i dzisiaj porozmawiamy sobie o zabiegach z medycyny estetycznej, zabiegach kosmetycznych, a bardzo drogich kosmetykach. W co lepiej inwestować, co lepiej kupować, na co przeznaczać swoje pieniądze. Takie pytania bardzo często pojawiają się w momencie, kiedy pokazuję Wam albo zabiegi z medycyny estetycznej, albo zabiegi kosmetyczne, lub też bardzo drogie kosmetyki. Na przykład ostatnio pokazywałam Wam maskę na noc, taką kurację, terapię z gorącym ceramicznym kamieniem od marki Estée Lauder, którą otrzymałam w prezencie od Pawła Borkowskiego i ona kosztuje około 1500 zł. No i właśnie w momencie, kiedy pokazuję Wam takie droższe kosmetyki, bardzo dużo pytań pada w tym kierunku i też wiele osób prosiło mnie, żebym wypowiedziała się na ten temat i tutaj od razu zaznaczę. Moi drodzy, to jest moja opinia i Wy oczywiście możecie się z nią nie zgadzać, macie do tego absolutnie prawo, natomiast w związku z tym, że prosicie mnie, żebym powiedziała Wam, patrząc na to wszystko okiem, kosmetologa, osoby, która posiada jakąś wiedzę, osoby, która testuje różne kosmetyki, troszkę na tych składach się zna, no i też ma już swój wiek, powiedzmy, to chcielibyście właśnie poznać, jak to wszystko wygląda i co jest lepsze. Tutaj też muszę zaznaczyć, że ja od wielu lat, a tak na dobrą sprawę od samego początku, kiedy prowadzę mój kanał na YouTubie, czy też mojego bloga, czy też wypowiadam się gdzieś w mediach społecznościowych, mówię Wam o tym, że dla mnie najważniejsze jest podejście, holistyczne podejście. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, że na to, jak wygląda nasza skóra, w jakim jest ona stanie, a wiecie o tym, że skóra jest naszym największym organem i pełni przeróżne funkcje dla naszego organizmu, dla nas samych, ma wpływ wiele czynników. I to nie jest tylko i wyłącznie pielęgnacja, czyli dobrze dobrane kosmetyki. I ja staram się Was przekonać do tego, żebyście w pielęgnacji, takiej świadomej pielęgnacji Waszej skóry, podchodzili do niej holistycznie i zwracali uwagę na wiele czynników, takich jak między innymi właśnie dobrze dobrana pielęgnacja, ale również uzupełniona o odpowiednie zabiegi. Do tego dochodzi jeszcze styl życia, praca, którą wykonujecie, miejsce, w którym przebywacie, w którym mieszkacie, w którym wykonujecie Waszą pracę, warunki, w jakich po prostu żyjecie, różnego rodzaju używki, które stosujecie albo też nie, dieta, która również ma wpływ na Waszą skórę, czyli to, co dostarczamy do naszej skóry od środka, do naszego organizmu od środka, plus wszelkiego rodzaju suplementy. Dodajmy do tego jeszcze aktywność fizyczną, plus różnego rodzaju badania, czy też leki, które przyjmujecie. Zwróćcie uwagę na to, że na wpływ, na wygląd naszej skóry ma wpływ wiele czynników i to nie jest tylko i wyłącznie pielęgnacja. Więc jeżeli chcecie patrzeć na Waszą skórę pod względem tylko i wyłącznie zabiegów kosmetycznych czy medycyny estetycznej lub też tylko i wyłącznie pielęgnacji, jest to zdecydowanie błąd. No dobrze, ale dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę trochę o pieniądzach, czyli na co przeznaczać nasze pieniądze, czy na bardzo drogie kosmetyki, czy na drogie zabiegi z medycyny estetycznej lub też drogie zabiegi kosmetyczne. I tutaj na początek musimy podjąć temat, co dla Was oznacza drogi kosmetyk lub też drogi zabieg, zabieg kosmetyczny, zabieg z medycyny estetycznej. Bo no prawda jest taka, że dla każdego z nas to słowo drogi będzie oznaczało coś innego. Dla mnie drogi kosmetyk to jest taki, który wykracza ponad kwotę powiedzmy 500 zł. Bardzo drogi kosmetyk to jest taki, który wykracza ponad kwotę 1000 zł. Tutaj bym już powiedziała, że kosmetyk luksusowy. Ale dla niektórych z Was bardzo drogi kosmetyk będzie oznaczał ten, który jest powyżej 500 zł, a drogi kosmetyk już będzie oznaczał kwotę powyżej 100, 150, 200 zł. Więc tutaj musicie, pierwsza sprawa, zdać sobie, może zastanowić się nad tym, co dla Was oznacza bardzo drogi kosmetyk. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę kosmetyk, który kosztuje 500 zł, a zabieg z medycyny estetycznej, na przykład mezoterapię igłową, która kosztuje 500 zł, no to mamy tutaj powiedzmy tę samą półkę cenową.
Ale jeśli weźmiemy pod uwagę kosmetyk, który kosztuje 100 zł, a zabieg z medycyny estetycznej, który kosztuje 500 zł, no to już mamy bardzo dużą tę granicę pomiędzy jednym i drugim. Więc najważniejsze tak naprawdę w tym wszystkim jest zasób waszego portfela i to, na co wy możecie sobie pozwolić. Co dla was oznacza bardzo drogi zabieg z medycyny estetycznej, zabieg kosmetyczny lub też bardzo drogi kosmetyk. I dopiero wtedy, tak na dobrą sprawę, możemy robić paragony, możemy to porównywać między sobą, co jest dla nas lepsze. Czyli określenie, co oznacza drogi kosmetyk, bardzo drogi kosmetyk, lub też ten pułap zabiegów, do którego możecie sobie pozwolić na przeznaczenie waszej gotówki. Kiedy już tak na dobrą sprawę wiecie, co oznacza dla was bardzo drogi kosmetyk, czym jest dla was ten bardzo drogi kosmetyk, zabiegi z medycyny estetycznej, to musicie pomyśleć o tym, jak tak na dobrą sprawę działają kosmetyki i jak działają zabiegi na przykład z medycyny estetycznej. No dzisiaj będę się tymi zabiegami najbardziej posiłkować, bo myślę, że one są tak na dobrą sprawę najdroższe ze wszystkich zabiegów, droższe zdecydowanie od zabiegów kosmetycznych typu masaże, oczyszczanie twarzy, mikrodermabrazje, peelingi kawitacyjne, kwasy i tak dalej, zabiegi z medycyny estetycznej i bardzo drogie kosmetyki. No i teraz tak, kosmetyk działa przede wszystkim, powiedzmy w 80%, większość kosmetyków działa na powierzchniowe warstwy naszej skóry. Tak, na czym nam najbardziej zależy? Na tym, żeby działać nie tylko na powierzchniowe warstwy skóry, ale działać również od środka. Im głębiej będziemy docierać do naszej skóry, tym dla nas lepiej. Dlatego, że wy wiecie doskonale, że nasza skóra składa się z warstw. I mamy te warstwy, mamy tkankę podskórną, mamy skórę właściwą, gdzie znajdują się włókna elastynowe, włókna kolagenowe. No i oczywiście mamy nasz naskórek, ten najbardziej zewnętrzną warstwę, którą wy widzicie, czyli warstwę rogową naszego naskórka. Tam też przebiegają różnego rodzaju procesy, znajdują się różne komórki. No dzisiaj nie będę wam opowiadać o tym, jak działa skóra, jak jest zbudowana, ale w związku z tym, że nasza skóra się starzeje, to zależy nam na tym, żeby tą skórę pobudzać im głębiej, tym dla nas lepiej. Ale też oczywiście mamy różne problemy skórne, różne stany chorobowe naszej skóry, więc musimy działać na różnych płaszczyznach, tak? No i teraz, jeżeli sięgamy tylko i wyłącznie po kosmetyki, to działamy najczęściej na tych powierzchniowych warstwach naszej skóry. Oczywiście, ja wam tutaj na moim kanale opowiadam o tym, że są kosmetyki, w których zastosowano różnego rodzaju technologie, dzięki którym składniki aktywne dostają się głębiej do naszej skóry, do głębszych warstw naszej skóry, przez co też efektywniej działają. Mamy też takie substancje aktywne jak na przykład retinol, które już samodzielnie dostają się głębiej do naszej skóry. Ale mamy też zastosowane różnego rodzaju promotory przenikania, nośniki, które wspomagają te kosmetyki. Mamy takie kosmetyki na naszym rynku, oczywiście one będą droższe od kosmetyków standardowych, tych takich zwyczajnych, które no właśnie działają najbardziej powierzchniowo na naszej skórze, ale tych kosmetyków jest, można by powiedzieć, mniej w porównaniu do tych zwykłych, standardowych, tradycyjnych kosmetyków, tak? No i teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że działamy tymi kosmetykami na tych najbardziej zewnętrznych warstwach naszej skóry, a nam zależy na mocniejszym działaniu, to na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na zabiegi, bo dzięki zabiegom docieramy do głębszych warstw naszej skóry. I to dają nam między innymi zabiegi z medycyny estetycznej, gdzie przy wykorzystaniu iniekcji, czyli igły, dostajemy się do głębszych warstw naszej skóry i tam od środka tej skóry działamy. Dlatego też opowiadam wam bardzo często o tym, że połączenie działania kosmetyków z medycyną estetyczną lub też z innymi zabiegami kosmetycznymi da nam lepsze efekty niż samodzielne działanie kosmetykami.
Ale z drugiej strony, moi drodzy, jeśli będziemy tylko i wyłącznie działać zabiegami z medycyny estetycznej, to też nie jest dobre, bo my musimy również dbać o naszą skórę od zewnątrz, na te zewnętrzne warstwy, tak? Sprawiać, żeby ona też tutaj, tak jak na nią patrzymy, dobrze wyglądała. Teraz już rozumiecie, że tak na dobrą sprawę zabiegi i kosmetyki powinny się ze sobą uzupełniać. No ale znowu dochodzimy do pytania, na co przeznaczać nasze pieniądze, tak? Czy na bardzo drogie kosmetyki, takie kosmetyki, które mają zastosowane lepsze technologie, fajniejsze składniki aktywne, czy też właśnie na te zabiegi? Moje zdanie już znacie i wiecie, że warto uzupełniać jedno z drugim. Ale teraz skupimy się na kolejnej kwestii, czyli właśnie na tych drogich kosmetykach, co one tak naprawdę nam oferują. Bo to też jest bardzo ciekawy temat. Wspomniałam Wam o tym, że jest pewna procentowa liczba drogich kosmetyków, które mają zastosowane fajne technologie, super substancje aktywne i tak na dobrą sprawę właśnie też między innymi za to płacimy. Ale niestety prawda jest też taka, że wśród tych drogich kosmetyków, bardzo drogich kosmetyków, są takie, które nie mają zastosowanych super ekstra substancji aktywnych, świetnych technologii, które będą działały głębiej i sprawiały, że te kosmetyki będą przynosiły lepsze efekty, a płacimy na przykład za markę, za opakowanie, za tak zwane doznania sensoryczne, czyli to, jak powiedzmy krem będziemy nakładać, będzie pracował na naszej skórze, jaki będzie ten efekt aplikacji, jak będzie się łączył z podkładem, jak będzie ładnie naszą skórę blurował i tak dalej. Czasami płacimy za zapach, czasami też płacimy za tak zwaną całą otoczkę marketingową, która towarzyszy danemu kosmetykowi, czyli na przykład jakąś historię, że pewien składnik aktywny był zbierany gdzieś tam przez jedną osobę, że to jest produkcja bardzo jakaś tam niszowa i tak dalej. I uwierzcie mi, że przez te lata prowadzenia tutaj mojego kanału czy też bloga, spotkałam się z takimi kosmetykami, które kosztują naprawdę ogromne pieniądze, a nie mają w sobie nic. Te składy są bardzo ubogie albo też są tak opracowane, że mają jeden bardzo drogi składnik, jakąś substancję aktywną, a resztę to są same wspomagacze, które dają nam na przykład właśnie piękny zapach czy też te doznania sensoryczne. I wtedy, patrząc na taki kosmetyk, no musimy zdawać sobie sprawę z tego, że płacimy no właśnie za całą tę otoczkę, a niekoniecznie za to, co ten kosmetyk nam da, co oferuje nam dana firma i jak ten kosmetyk będzie działał. W takim przypadku pojawia się kolejne pytanie. Jeśli macie bardzo duży zasób gotówki, no to oczywiście możecie korzystać z takich kosmetyków, tak? Czyli możecie sobie kupować kosmetyki tylko i wyłącznie dla marki, dla opakowania, dla doznań sensorycznych i tak dalej. I jak ja to czasami mówię, po prostu nimi szpanować, że macie takie kosmetyki, a dodatkowo na przykład chodzić jeszcze na zabiegi z medycyny estetycznej i się tym wspomagać. To są wasze pieniądze i wy robicie z nimi co chcecie, tak na dobrą sprawę. Ale zakładamy, że jednak większość społeczeństwa to jest klasa średnia i zastanawia się nad tym, na co przeznaczyć swoje pieniądze i chciałaby wykorzystywać te pieniądze w dobry sposób, ale też taki, żeby były efekty działania tego wszystkiego. Więc tutaj dla mnie korzystanie z takich kosmetyków to jest strata pieniędzy i w tym momencie lepiej jest przeznaczyć swoje pieniądze na zabiegi, na przykład z medycyny estetycznej, a kupić sobie krem, który też będzie fajny, też będzie zawierał jakąś fajną technologię, ale zmieści się w tym takim właśnie pułapie, o którym Wam wcześniej opowiadałam, w tym przedziale cenowym, który dla nas oznacza drogi. Bo nie mówimy o bardzo drogim, tylko drogi. No mam nadzieję, że ja Wam dzisiaj to w jakiś taki prosty sposób wytłumaczę, jak to u mnie wygląda. Dlatego też, jeżeli na przykład zakładam, że chciałabym wykonać 3 zabiegi z medycyny estetycznej, które kosztują powiedzmy 300 zł i jest to mezoterapia i głowa na przykład z kwasem hialuronowym, albo powiedzmy nawet 500 zł za jeden zabieg, no to wiemy, że za te 3 zabiegi zapłacę 1500 zł.
Wtedy mogę sobie kupić kosmetyk, który będzie kosztował 200-250 zł i dołożyć go do tego i mam super uzupełnienie w całej tej kwocie. Natomiast jeżeli ja wydam na kosmetyk 1500 zł, który nie będzie miał tak naprawdę nic, albo będzie miał naprawdę bardzo mało i ten efekt działania będzie znikoma, a tylko będzie mi się go przyjemnie i fajnie używało i na niego patrzyło, to ja zdecydowanie bardziej wolę właśnie wydać w tej samej kwocie, zrobić sobie 3 zabiegi, po których uzyskam super efekty. Tak to przynajmniej u mnie wygląda. Kolejną sprawą jest też to, że są takie kosmetyki, na których można zaoszczędzić, a na które lepiej wydać więcej pieniędzy. I ja też Wam opowiadałam już o tym w jednym z moich filmów tutaj na kanale, że według mnie najfajniej jest zaoszczędzać na produktach oczyszczających, produktach myjących, tonizujących, których tak naprawdę zużywamy bardzo dużo, bo zakładamy, że stosujemy je i w porannej i wieczornej pielęgnacji, a na przykład wydać więcej gotówki na świetne serum lub też, jeśli nie lubimy korzystać z serum, na bardzo dobry krem. Krem na dzień, na noc, krem pod oczy, które będą zawierały fajną technologię, fajne składniki aktywne, będą wspomagane na przykład o promotory przenikania, o jakieś nośniki przenikania i będą działały aktywnie na naszej skórze, a do tego dołożyć sobie jeszcze zabiegi, które wykonujemy 2 razy w roku, 3 razy w roku i słuchajcie, mamy super ułożoną pielęgnację i też takie poczucie, że wydajecie dobrze Waszą gotówkę. Dlatego też uważam, że na zakończenie tego filmu powinniście sobie zadać sami pytanie. Po pierwsze, co dla Was oznacza drogi kosmetyk, bardzo drogi kosmetyk? Jaki macie zasób gotówki i jak chcecie działać? Jeśli jesteście osobami, które nie chcą korzystać z medycyny estetycznej, nie chcą korzystać z zabiegów bardziej inwazyjnych na swoją skórę, to postawcie na dobrej jakości kosmetyki, takie, które przede wszystkim będą miały fajne substancje aktywne, zastosowane technologie, zastosowane wspomagacze w tych formułach, niekoniecznie marka, opakowanie, zapach, wygląd całego tego kosmetyku, tylko to, co w nim się znajduje w tej formule. I powiedzmy, że wtedy będziecie mieć fajny wgląd, fajną tą pielęgnację, fajnie to wszystko ułożone. Natomiast jeżeli jesteście osobami, które nie boją się medycyny estetycznej, które lubią korzystać z zabiegów kosmetycznych, chcą z nich nawet korzystać, zabiegów kosmetycznych z medycyny estetycznej, to zastanówcie się nad tym, czego potrzebuje Wasza skóra, ile macie tych pieniędzy, które jesteście w stanie w to zainwestować i zróbcie sobie po prostu taki rachunek, rozpiszcie to na przykład gdzieś w jakimś zeszycie, o, tak jak ja mam tutaj i często też sobie rozpisuję te wydatki i tak dalej i postawcie na dobre zabiegi, fajne zabiegi plus do tego fajną pielęgnację, skuteczną pielęgnację, nie za drogą, ale taką, która będzie miała to, na czym Wam zależy, czyli właśnie ten skład, składniki, formuła, technologie i całą resztę. Zaoszczędźcie na produktach myjących, a postawcie na substancje aktywne. Uzupełniając dodatkowo jeszcze zabiegami, macie super komplet. Zwracajcie przede wszystkim uwagę na to, co kupujecie i na co wydajecie Wasze pieniądze. Bo no, ja przynajmniej uważam, że nie zawsze ta oprawa, marka, ta historia, ten cały marketing jest adekwatne do tego, co naprawdę w tym produkcie znajdziemy. Oczywiście są takie kosmetyki, bardzo drogie kosmetyki, kosmetyki powyżej 1000 zł, które mają świetne technologie, super składniki aktywne, badane są klinicznie, badane są w przeróżny sposób w laboratoriach, tworzone są po to, żeby właśnie takie osoby, które nie chcą korzystać z medycyny estetycznej, miały wybór, tak? Mogły po nie sięgać. Ale pamiętajcie, że to są bardzo drogie kosmetyki. Na efekty działania takich kosmetyków też trzeba będzie dłużej poczekać niż w przypadku medycyny estetycznej, bo tak jak wspomniałam, kosmetyki na początku zawsze działają na tych zewnętrznych warstwach. Jeśli mają zastosowane technologie,
mogą wpływać, mogą dostawać się głębiej, ale niekoniecznie dostają się już do skóry właściwej, do włókien elastynowych, kolagenowych. Nie zawsze to tak wygląda, nie zawsze to, o czym Wam mówią i cały ten marketing rzeczywiście jest prawdą. Ja wiem, że w tym świecie kosmetyków czasem można się pogubić i Wy też do mnie piszecie, albo piszecie mi w komentarzach pod moimi filmami, że tego jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. I nawet ta seria, którą stworzyłam dla Was z tymi zestawami do 150 zł, potwierdza to, że można mieć tańsze kosmetyki, ale również skuteczne kosmetyki, tak? I też mi o tym piszecie w komentarzach, że nie zawsze to, co jest bardzo drogie, będzie super, ale może tak być, może się okazać, że też jest ekstra. Mam nadzieję, że rozwiałam teraz Wasze wątpliwości i wiecie, jak to wygląda z mojej strony. Ja, kiedy ja kupuję jakieś kosmetyki, kiedy ja inwestuję w jakieś kosmetyki, to staram się, żeby ta kwota nie przekraczała 500 zł. A jeśli już ma przekroczyć 500 zł, to wtedy dokładnie badam, dlaczego ten kosmetyk aż tyle kosztuje, tak? I czy jest wart tego, żeby wydać na niego tę kwotę powyżej 500 zł. Ale tak jak mówię, to jest mój budżet, to jest możliwość, którą ja posiadam. Niekoniecznie Wy będziecie mieć taką możliwość i będziecie mogli sobie pozwolić na taki drogi kosmetyk. Tutaj wszystko zależy już od Was. Jak zwykle trochę się rozgadałam, ale słuchajcie, to jest taki temat, o którym naprawdę można by było długo debatować, o którym można by było długo rozmawiać, bo tak jak mówię, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny zasób portfela, gotówki i wie też, czego potrzebuje, na co chce stawiać, co jest dla niego ważne. I to jest moim zdaniem taka sentencja, perełka, sedno całego tego filmu. Pamiętajcie o sobie, o Waszych potrzebach. I o tym, że tak na dobrą sprawę nikt nie powinien oceniać Was na to, tego, na co wydajecie Wasze pieniądze, bo to są Wasze pieniądze. I jeśli chcecie kupować bardzo drogie kosmetyki, a nie chcecie korzystać z zabiegów z medycyny estetycznej, to jest Wasz wybór i nikomu nic do tego. To Wy decydujecie o tym, jak będzie wyglądała Wasza skóra, jak będziecie o nią dbać, w jaki sposób będziecie do niej podchodzić. Oczywiście możecie podchodzić w ten sposób, tak jak ja, holistycznie, czyli dbać o Waszą skórę na różnych poziomach. Możecie podchodzić do Waszej skóry pielęgnacją tylko i wyłącznie domową, albo też możecie korzystać tylko i wyłącznie z zabiegów z medycyny estetycznej. To jest Wasz wybór, Wasza decyzja i to Wy będziecie decydować o tym, na co przeznaczać Waszą gotówkę. Ja tylko Wam mówię, jaka jest moja opinia, ale oczywiście nie chcę na Was tutaj w jakikolwiek sposób wpływać i mówić Wam, co macie robić, bo to Wy powinniście sami zdecydować. I mam nadzieję, że po tej mojej opinii, po tym dzisiejszym filmie też trochę rozwiałam Wasze wątpliwości. Wiecie, jak to u mnie wygląda z mojej strony i na pewno przez, myślę, że najbliższy czas będzie tak to wyglądało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!